Mam bardzo trudny temat. Ja wiem, że to jest bardzo trudny temat do zrozumienia. Zauważyłem pewną rzecz. I to, co zauważyłem, jest dla mnie przerażające. Jest dla mnie przerażające przede wszystkim to, że jeżeli z kimś o tym rozmawiam, to do tej pory mi się nie zdarzyło, żeby druga osoba myślała podobnie jak ja. Czyli znaczy, że ja nie mam racji. Ale mimo to, to wam powiem, powiem ci prawdę, jaką odkryłem. Odkryłem prawdę, że jedzenie byle czego, jedzenie tego, co je większość, odbiera rozum, odbiera inteligencję i odbiera logiczne myślenie. To znaczy, człowiek przez wiele, wiele lat żre to, co mu szkodzi, popija tym, co zatruwa jego wątrobę, pali to, co niszczy mu płuca, a po 20 latach okazuje się, że odebrał mu to rozum, gdyż on nie wie, jaka była przyczyna tego, że jest chory. Prawdopodobnie przyczyna była A. Przyczyna była A, że się urodził pod złą gwiazdą. Układ planet był tak niekorzystny, że to wpłynęło na jego organizm. Albo B. Prababcia ze strony matki kiedyś spotkała się z takim czarownikiem, który rzucił na nią klątwę i teraz 100 lat przekleństwa czeka jego rodzinę i dlatego on jest chory. Lub C. Nie wiedział o tym, że mieszkał przez 20 lat na żyle wodnej i dopiero teraz różdżkarz znalazł przyczynę. On wie, że jak teraz się przeniesie w inne miejsce, to wyzdrowieje natychmiast. I kochani, i tych przyczyn, czemu człowiek jest chory, to ja znam dziesiątki. Również można znaleźć przyczyny medyczne, czemu jest człowiek chory. Człowiek może być chory, bo genetycznie nie ma właściwego genu do trawienia alkoholu. No, a to jest, to mu się należy. I tych przyczyn poznałem ogromną ilość. Natomiast ci ludzie, którzy mają te przyczyny i je odkryli, nie odkryli jednej przyczyny, że od żarcia gówna logika im wyparowała i rozum im się skończył.